Sprawa dotyczy ponad 50 hektarów niezamieszkanego terenu. Skąd taka decyzja? Chcemy dać Ścinowie szansę na pieniądze związane z programem rozwoju obszarów wiejskich. Wiemy, że w tym czasie teraz do 2020 roku jest ostatnia szansa, żeby te pieniądze unijne jakby wykorzystać. Takie rozwiązanie umożliwiłoby rozpoczęcie wielu inwestycji. Chcemy jakby zainwestować w zmianę układu komunikacyjnego w tym, no i szukamy środków zewnętrznych, bo z naszego budżetu inwestycyjnego trudno jest nam wygospodarować środki. Jeśli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przychyli się do wniosku burmistrza, część miasta będzie przynależeć do sołectwa Krzyżowa.